jako słuchacz od 10, 9, jako twórca pierwsze bity zacząłem robić w 99. Jako słuchacz za 8 lat dobrych, a pierwsze zetknięcie z mikrofonem jakieś 7. Cztery elementy: breakdance, taniec, graffiti, które niestety w Poznaniu umiera. Jest kilka nowych składów, ale coraz mniej tego widać. DJ-e coraz mniej doceniani ludzie, praktycznie zostali tylko do tego, żeby puszczać płyty, nie mają już grać imprez tego, jak oni chcą. No i rap, MC, DJ-e. Znaczy nie DJ-e, tylko producenci. Hip-hop to styl mojego życia. Wszystko. No to jest najlepsza płyta, jaką do tej pory nagraliśmy. Mi się bardzo podoba. Ludziom też, z tego co słyszałem opinie, są zadowoleni z naszego materiału. No co, no zrobi pierwszy materiał, do którego są dwa teledyski, w planach jest trzeci. No co mogę powiedzieć? Porządna poligrafia. Dobry materiał, sprawdźcie. Płyta jest zbiorem moich tekstów i bitów drugiej strefy z okresu 7 czy tam 8 miesięcy. Powstała w jego studiu. Jest to ciekawy materiał, najlepszy jaki do tej pory zrobiliśmy. Płyta jest uzupełniona gośćmi: Cadillaciem z Centrum, Simonem ze Starej Gwardii WSK, jest również FS Dan i Paluch. Paluch i FS Dan są w drugim singlowym naszym utworze. Ciekawy materiał, zapraszam wszystkich do posłuchania. To jest ciężkie pytanie, bo w sumie jako tak on mnie nie dotyczy, ale z tego co sobie tak obserwuję od paru lat, to rozpierdolone towarzystwo na maksa. To nie tylko w rapie, bo to i aktorzy, i wszyscy jadą sobie równo. Pieniążki, dziwki. Nic nie mogę w sumie na dobrą sprawę powiedzieć, oprócz tam podsłuchanych mi jakichś patentów, bo nawet go nie liznąłem. Bo mężczyzna, który się zajmuje organizacją naszych koncertów, dał dupy i daje dupy. Ale weźmiemy to w swoje ręce i od nowego roku ruszamy już z porządną trasą, z porządnymi koncertami. W Poznaniu myślę, że w lutym będzie, więc zapraszam. To zależy wszystko, ale taki schemat mniej więcej. Albo dobrą płytę z brzmieniami, z jakimiś próbkami, albo na Ratajczaka jadę kupić winę za złotówkę sztukę. Szukam. Tworzę. To czasami trwa godzinę, czasami trwa tydzień. Zależy ile mam czasu i co mam w głowie. Różnie to bywa, bo jak wiemy potrzebna jest wena. Ale przede wszystkim idąc jakąś tam już wieloletnią ścieżką, to jest tak, że dostaję bit od jakiegoś producenta, siadam w domu, słucham go, na dobrą sprawę wsłuchuję się, co on do mnie mówi, patrzę jaki mam nastrój, jak nastrojowy jest bit i w takim temacie, w takim kontekście powstaje utwór. Młodzieńcza idea, no do teraz. Rap dla mnie jest ideą na dobrą sprawę. Rzeczywistość dzisiaj jest troszeczkę inna, ale uważam, że idea w ogóle rapu jest potrzebna, by go tworzyć dalej. Nie będę mówił, że rap dla chłopaków, dla pieniędzy czy słuchacza, bo każdy z tych elementów na dobrą sprawę jest tym, dlaczego robię ten rap. Ale chcąc podkreślić słów znaczenie, idea jest potrzebna dzisiaj, żeby tworzyć rap. No na początku, jak to się zaczynało, to myśleliśmy, liczy się tylko rap, pieniądze, po chuj pieniądze. No a jak prawda jest taka, że bez pieniędzy byśmy tego dobrze nie nagrali, byśmy ładnie nie wytłoczyli, byśmy klipu nie zrobili. W sumie bez pieniędzy nie da się nic zrobić teraz w kraju. Tak uważam, że te ideały już zanikły. To są świadome lub nieświadome wybory nasze.
życie tak się ułożyło po prostu, że nie mamy możliwości nagrywać w pięciu MCs. Chcąc powiedzieć, WSK, pięciu MCs, jeden producent czy DJ, jest to stara nazwa WSK 3 liter, mój projekt drugiej strefy i to jest nowe WSK, rozwinięcie tych liter i jest to taki odrębny element, gdyż nie zamykamy się na możliwość nagrania kiedykolwiek, jeżeli w ogóle będzie taka możliwość, w starym składzie płyty. Ale czy do tego dojdzie, nie potrafię odpowiedzieć na dobrą sprawę w tym momencie. Wiesz co, poprzerywam ciszę, weszliśmy do studia w starym składzie, na składzie właśnie z przerywam ciszę. Nagraliśmy chyba dwa utwory. No i potem zaczęły się różne perypetie życiowe Mariana, Chrisa, Simona, bo z Perezem cały czas robiłem. Oni przestali robić. Perez wbił chyba 12 zwrotek na nową płytę właśnie w USK w tym składzie pięcioosobowym. No i nic z tego nie było, nic nie było, czekaliśmy, czekaliśmy. Aż w końcu w sumie z Perezem doszliśmy do wniosku, że nagramy sobie w dwójkę płytę. I tak powstało. Co dalej? Nie wiem. Pewnie już nie nagramy w tym składzie nigdy. Chciałbym, żeby rap był moją pracą, żebym w dalszym ciągu miał tak zajebistą możliwość wyrażania siebie w takiej dziedzinie, jaka jest muzyka. Chciałbym, żeby w mojej produkcji słuchał cały świat, bo uważam, że rzeczy, które się przydarzają każdemu szaremu człowiekowi, należy o nich mówić, bo każdy z nas ma inny punkt patrzenia na taką sprawę. A z drugiej strony są to ciekawe rzeczy. Godne życie, spokój psychiczny. Tyle. Stosunek do używek. Jestem wolnym człowiekiem. No, nie biorę. Zależy jakich, ale ogólnie jestem otwarty. Dla początkujących jako MC mogę wam powiedzieć tylko tak. Miejcie go w sercu. A wszystko będzie dobrze. Róbcie to z serca, będzie wam coraz lepiej wychodzić. Trening czyni mistrza przede wszystkim. I dla młodych artystów, którzy zaczynają, główną radą jest chyba to, by przeżyć jakiś tam czas w swoim życiu, żeby historia, o której opowiadasz w swoim tekście, była autentyczna. Napijcie się raz porządnie, pożygajcie się po tym. A potem śpiewajcie, że lubicie alkohol, a nie na odwrót. Moi drodzy, kochani ludzie 15-letni, którzy tutaj też nagrywają i nagrywali. Doświadczenie to jest coś, co może słuchacza zainteresować. Bo jeszcze się nie spotkałem, żeby ktoś w młodym wieku potrafił nagrać. Nieważne styl, chodzi mi o tekst. Coś ciekawego, żeby mnie ujęło. No nie spotkałem się z tym, więc myślę, że na to trzeba dojrzeć. Tutaj rad żadnych nie ma, przeżyć po prostu jakiś etap w życiu i dopiero potem o tym rapować. Jako realizator kilka lat piszcie wyraźnie teksty, uczcie się tekstów, a będzie dobrze. WSK for life. Pozdrawiam mamusię, tatusia, bo kocham tatusia i mamusia. Do widzenia.